Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, dzisiaj bardzo ważny dzień. Ministerstwo Finansów na czele z panem ministrem Tadeuszem Kościńskim zakończyło pracę nad projektami ustaw związanymi z reformą podatkową, uściślając nad reformą związaną ze zmianą degresywnego systemu podatkowego. Szanowni państwo, moje dzisiejsze spotkanie z przedsiębiorcami na Warmii i Mazurach, jego celem jest przede wszystkim konsultacja. Konsultacja tych projektów, o których bardzo dużo rozmawiamy w przestrzeni publicznej, które są bardzo często również w sposób niesprawiedliwy atakowane. Po pierwsze, to o czym mówił pan wojewoda, czyli program inwestycji strategicznych, to 20 miliardów złotych uruchomione w pierwszej transzy. Docelowo mówimy o środkach w wysokości 100 miliardów złotych, które mają być kierowane do samorządów. Samorządy mają być operatorem tych środków, a docelowo oczywiście środki mają być kierowane do małych, średnich polskich firm. Naszym zadaniem jest pobudzić proces inwestycyjny. Nie ma lepszego partnera w tym procesie niż właśnie jednostki samorządu terytorialnego. I bardzo często przedstawiciele różnych stron frakcji pytają się, ale skąd ten deszcz pieniędzy? Szanowni państwo, podjęliśmy decyzję o emisji obligacji za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, ale włączając w to małe, średnie polskie firmy i skupiając się na tym, aby te środki zostawały w kieszeniach Polaków, w kieszeniach polskich przedsiębiorców, będziemy rozkładali ten bardzo ważny program na wiele lat. Jego zadaniem jest oczywiście przygotowywanie przedsiębiorców do realizacji zadań rocznych, dwuletnich, trzyletnich, ale również tych inwestycji, które będą zakładały wieloletnie programy i angażowały na wiele lat. Kolejnym elementem, o którym dzisiaj będę rozmawiała z polskimi przedsiębiorcami, to oczywiście Polski Ład. Wielokrotnie widać w przestrzeni publicznej pewną niezgodę, strach, mówienie o tym, że składka zdrowotna, że różnego rodzaju podatki będą nakładane na miliony polskich przedsiębiorców. To oczywiście, szanowni państwo, nieprawda. Dla ponad 90% Polaków Polski Ład będzie pozytywny lub neutralny. Chcemy również otoczyć specjalną opieką tak naprawdę i ochronić mikroprzedsiębiorców, których przychody miesięczne nie przekraczają 6 tysięcy złotych. To jest ponad 500 000 przedsiębiorstw, które chcielibyśmy właśnie odciążyć, jeżeli chodzi o ulgi podatkowe. Mówimy również w ramach Polskiego Ładu o rozszerzeniu klasy średniej. Szanowni państwo, już dzisiaj dostępne są informacje w przestrzeni publicznej dotyczące tego, kto na tym najbardziej skorzysta na całym tym programie. Oczywiście osoby w przedziale kwoty między 3 a 4 tysiące złotych brutto. Tutaj mówimy nawet o możliwości zarabiania miesięcznie do 150 zł. Średnie wynagrodzenie, o którym powiedziałam, czyli 3-4 tysiące złotych, to będzie około tak naprawdę 70 zł miesięcznie więcej w kieszeni pracownika. Chciałabym również powiedzieć, że informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej dotyczące tego, że będziemy nakładać podatki na osoby, które zarabiają do 11 do 12 tysięcy złotych brutto, są nieprawdą. Dzisiaj już wiemy, zgodnie z informacjami zawartymi w przestrzeni publicznej, że osoby zarabiające na umowę o pracę do 12 tysięcy złotych, do 12 500 złotych brutto nie będą płaciły dodatkowych podatków. Tak samo żadne dodatkowe zadania nie będą przed nimi postawione. Oczywiście mówimy o grupie przedsiębiorców, których przychody są powyżej 15, 20, 30, 40, 50 tysięcy złotych i tutaj będziemy stawiali dodatkowe zadania, których celem jest skonsolidowanie środków finansowych na konkretną realizację, chociażby PKB na zdrowie w wysokości 7% do 2023 roku. To bardzo ambitny cel, który przed sobą stawiamy, ale również budowa i rozszerzanie potencjału naszych wspólnych małych ojczyzn, lokalnych środowisk. Mówimy tutaj o nowych żłobkach, mówimy tutaj o infrastrukturze twardej, o nowych drogach, mówimy tutaj o kanalizacji, o wszystkim tym, o czym tak naprawdę w ostatnich latach uruchomialiśmy to, ale dzisiaj chcemy te programy kontynuować. I na koniec, szanowni państwo, jeżeli chodzi oczywiście o realizację założeń Polskiego Ładu, w trybie konsultacji społecznych dzisiejsze moje spotkanie wraz z panem wojewodą ma służyć zebraniu tak naprawdę również opinii z ich obszarów działalności, skupienie się oczywiście na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, bo to też jest moja intencja i cel, ale równolegle do Polskiego Ładu, do wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, co mam nadzieję zostanie uruchomione niebawem, będziemy tworzyć również programy obok Polskiego Ładu kierowane jako granty i środki finansowe w ramach otwartych konkursów do małych i średnich przedsiębiorstw po to, aby rozwijać potencjał instytucjonalny tych firm, ale również wzmacniać potencjał kapitałowy w relacji klient-przedsiębiorca. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, pandemia nie wyhamowała możliwości wzrostu tej płacy minimalnej. Od stycznia 2022 roku mówimy już o 3000 zł. Jest kilka milionów Polaków, którzy pracują tak naprawdę za najniższą krajową. Naszymi celami oprócz kwoty minimalnej, płacy minimalnej i wspierania tego obszaru w rozwoju, czyli co roku zwiększania tego, jest również wprowadzenie w ramach Polskiego Ładu jednolitej umowy. Tak, abyśmy około miliona Polaków, którzy pracują na tak zwanych śmieciówkach, umowach zlecenia, umowach o dzieło, abyśmy mogli ich przygotować do pracy właśnie w jednolitej formie pracowniczej. To jest dla nas bardzo ważne, aby wyrównywać te szanse i doprowadzić do rozszerzania skali klasy średniej, czyli klasa najuboższa, która będzie mogła korzystać z jednej strony z pakietów społecznych, które przygotowujemy od 2015 roku jako Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony wzmacnianie ich potencjału również na rynku i tworzenie dobrego klimatu dla firm, o czym będę dzisiaj rozmawiała z przedsiębiorcami. Szanowni Państwo, oczywiście operatorem głównym jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy ze wszystkimi samorządami, które będą te wnioski składać, jak również z wojewodami we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Decyzje ostateczne, które będą podejmowane w skali, w algorytmie, który będzie przedstawiony, bo proszę pamiętać, że zadaniem Prawa i Sprawiedliwości od momentu, kiedy rządzimy, czyli 2015 roku, to wyrównywanie szans. Ja nie mówię, że tutaj Warszawa czy inne miasta z wysokim budżetem nie będą mogły z tych środków skorzystać, wręcz przeciwnie, będą mogły. Ale dzisiaj mówimy o kanalizacji, dzisiaj mówimy o żłobkach, dzisiaj mówimy o przedszkolach, dzisiaj mówimy o drogach, dzisiaj mówimy o tym, aby samotnie wychowująca matka z trójką dzieci mogła mieszkać w godnych warunkach, czy to w mieszkaniu socjalnym, czy komunalnym. Do tego potrzebne są relacje z samorządami, a te samorządy z kolei, mam nadzieję, będą intensywnie współpracować z przedsiębiorcami.